in this room from Chris Paul. Kobe, the acrobatic finish, and a chance for a three-point play. Na placu boju w NBA pozostały już tylko cztery drużyny, dlatego też w dzisiejszej przerwie na żądanie sprawdzamy, jak wypadło inauguracyjne starcie w finale konferencji zachodniej pomiędzy San Antonio Spurs a Memphis Grizzlies. Gospodarze od początku chcieli pokazać, kto jest faworytem i zaczęli od serii bardzo mocnych uderzeń, które wyprowadzał Tony Parker. Francuz w pierwszej kwarcie trafił wszystkie trzy rzuty z gry i zaliczył tyle samo asyst, co oznaczało, że miał udział w ponad połowie z 11 skutecznych akcji swojej drużyny. Drużyny, która grała tak koncertowo, że raz po raz zwiększała swoje prowadzenie. Od 9 do 2 po 2 minutach, przez 18 do 6 po kolejnych 3, aż po 23 do 8 na 4 minuty przed końcem pierwszej kwarty. Diao finds Green. Danny Green floats in, banks it in, and a foul. Green with a chance for a three-point play, averaging double figures in the playoffs at 10 per game. Well, this is what I like about his game. You have to guard him for the three because he shoots it over 40. And he plays the... Obok Parkera pierwszoplanową postacią w ataku Spurs był Danny Green, który również miał wtedy 8 punktów, a swoje 3 grosze, czy raczej dwie celne trójki, dorzucił też rezerwowy Matt Bonner. San Antonio po inauguracyjnej odsłonie prowadziło aż 31 do 14, a w kolejnej ćwiartce szło im nawet jeszcze lepiej, bo na 6 minut przed przerwą ich przewaga urosła do największych jak do tej pory, 20 oczek. Parker down the lane, nobody there to stop him. Poor transition defense from the Grizzlies. Przy zejściu do szatni ta różnica była trochę mniejsza, ale i tak nie zmieniało to faktu, że Spurs byli do przodu 51 do 37 i pisali dwie duże historie, ofensywną i defensywną. Ta pierwsza to bardzo dobra skuteczność za trzy, bo w pierwszej połowie gospodarze trafili 6 z 13 rzutów zza łuku, natomiast jeśli chodzi o obronę, to tutaj perfekcyjnie ograniczany był Zach Randolph, który jak do tej pory w rubryce zdobyte punkty miał wpisane okrągłe 0. Nie inaczej było po przerwie, kiedy znów popularny Zibo wpadł w sidła San Antonio, które trzymały go do tego stopnia, że na koniec meczu miał ledwie 2 oczka, podując 7 z 8 rzutów z gry. Zanim jednak ten koniec nastał, to Grizzlies w trzeciej kwarcie zdołali trochę postraszyć gospodarzy, a wszystko to dzięki napędzanej przez Quincy'ego Pondextera serii 10-0. W połowie tej odsłony niedźwiadki zmniejszyły bowiem 16-punktową stratę do wyniku 56-62 i trener Spurs od razu musiał prosić o czas. Pondexter 14 points off the turnover. Bayless down the other end and throws it down. 10 straight points for the Grizzlies and Greg Popovich wants it 20. Choć była to zaledwie 20-sekundowa przerwa na żądanie, to przyniosło zamierzone skutki, bo podopieczni Grega Popowicza przez pozostałe do końca kwarty 3,5 minuty ponownie zaczęli dominować i zamknęli tę odsłonę serią 11-1 i tym samym ich prowadzenie wróciło do bezpiecznego stanu 73-57. Memphis nie wykorzystali zatem swojej szansy na złapanie gospodarzy, bo w ostatniej ćwiartce nie było już mowy o jakichkolwiek emocjach, o czym najlepiej niech świadczy fakt, że to wtedy Ostrogi osiągnęły największą, bo 28-punktową przewagę. Motorem napędowym był w tym czasie Kawhi Leonard, zdobywając 10 ze swoich 18 oczek, a sporo dawali też rezerwowi Gary Neal i Duane Blair, a wszystko to działo się na wysokiej 65% skuteczności. Spurs zresztą przez cały mecz trafili ponad połowę swoich rzutów, a największe wrażenie robiły ich próby dystansowe, bo 14 celnych trójek to nowy rekord klubu w fazie playoff i to właśnie w dużej mierze dzięki temu elementowi gry gospodarze prowadzeni przez mającego 20 punktów i 9 asyst Tonego Parkera pokonali w meczu numer 1 Memphis Grizzlies 105-83. Kolejne starcie w tej parze odbędzie się także w San Antonio w nocy z wtorku na środę o godzinie 3, a szybciej, bo już dziś o 2:30 zaczynamy bój o Mistrzostwo Wschodu Miami Heat kontra Indiana Pacers. Podsumowanie tego spotkania naturalnie znajdziecie w jutrzejszej przerwie na żądanie, a na teraz z mojej strony to wszystko i zostawiam Was jeszcze tylko z tym, co po meczu miał do powiedzenia bohater Tony Parker. Tony Pop talk pregame about what a dangerous half-court execution and offensive rebounding team Memphis was. What pleased you about what you did defensively? I think it was a great effort. The whole team played great defense. We did a good job on Zach, did a pretty good job on Mark, and I think that's the key to slow down Memphis. Memphis came in very aware of your prowess from the three-point line. How do you guys generate consistently wide-open shots from distance? Ball movement was great tonight. Got great penetration from everybody, and we tried to take good shots. And even if you had a good shot, we did an extra pass, and so we shoot a good percentage. It helps, makes threes. It was good for game one, so now we'll see in game two. For long stretches, Zach Randolph looked frustrated. How do your interior guys sustain what they did today?
Well, that's the key in the series. We have to stop them. And we did good in game one, but we know they're going to come back strong in game two. They're going to play very motivated with a lot of energy. And I know Zach, he's going to come back strong in game two. You weren't bad yourself. Thanks, Tony. All right, thank you.